Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Excalibur, tak. Nasza Beth jest w drugim etapie, słuchajcie. No i od razu na wstępie, tak, mamy kolejną postać pewnie, która potrzebuje pomocy. Dziadek, czemu leżysz? Co się z tobą dzieje? Help me. I was stung by a scorpion and the old hag is the only one who can make the antidote. You'll have to be quick though. I'm on borrowed time as it is. Oh, and make sure you don't get stung by one of them. Everywhere they are. Ojej. No właśnie. I tutaj chyba będzie nowy przeciwnik, Skorpion. Tak, on niestety został ranny. Musimy znaleźć jakąś wiedźmę, która nam zrobi antidotum. Co to jest? Czekajcie. Co to jest? A, to było... Wiecie co? No, już mi się... Klawisze pomyliły, nie wiem jak to było. A, to było bieganie, dobrze. Skorpiony, tak? A, dobra, mamy pierwszego. Matko, musisz tak drzeć mordę? Ludzie. Już mi w słuchawkach poszło. Dobra, nieważne. Kto tak ma dalej być? Nic od nich nie zbieramy? A, nie, dobra. Nie, to nie. A co w ogóle my zdobyliśmy? Niech ja tylko spojrzę. Co to jest? Wygląda jak jakiś kawałek drewna. Może? Nie wiem. Nie wiem. Dobra, zrobię małe cięcie. Ja zawsze jak, słuchajcie, nagrywam albo coś tam gram, to mój pies wpada w euforię. I zaczyna się bawić. I po prostu jest impreza na całego. Dobra, ten będzie też dał mordę. Auć. Aha, broni się. Ten odgłos mnie, słuchajcie, dobija. A najlepsze jest, że odgłosy są jakby ludzkie trochę, nie? Jak dostaje strzała. No ale dobra. No i dobra, i teraz są dwa przejścia, tak? Bo tam nie ma? Nie, nie ma. No dobra, idzie. O Jezu. Jak te skorpiony będą krzyczeć, to ja w tym momencie się nie odzywam, wiecie? Czy tutaj coś jest? Tutaj coś jest, jakieś przejście zamknięte. Jezus, ile tutaj jest przejść. Zaraz spojrzę na mapę. Ile... Co? A, to chyba ta wiedźma. Dobra, pogadajmy z nią. I need logs for the fire to heat my cauldron. A to mamy takie. Proszę cię bardzo. And fetch some wood. No ale tak też właśnie czynię. Jak to było? Go and fetch some wood. Dobra, nieważne. Dobra, tu mamy skorpiona, tam mamy skorpiona. Najpierw tego wykończymy. A nie, tylko jeden był. Co mi się uzdrało, że dwa? Aha, dobra, to zbieramy... Zbieramy ten... drewno. Wood, tak? Tędy nie przejdę. To dobrze wiedzieć, że to są drzwi, które... będę musiał kiedyś otworzyć. Stąd przyszliśmy. Tutaj czegoś pilnowałeś? Nie. Ślepa uliczka. To jest niesamowite. Ten odgłos jest jakiś normalnie... jak jakiś umierający słoń, albo nie wiem co. Dobra, tam byliśmy. Już cicho, już się nie odzywaj. Tu? Tu nas nie było. Oczywiście, że nie.
To tyle dobrze, słuchajcie, że wiemy mniej więcej, gdzie byliśmy, a gdzie nie. No wiadomo, że jest mapa, nie? Ale też fajnie, że ci przeciwnicy nie umierają, nie znikają, wtedy przynajmniej... O, dobra, to coś mam. Aha, dobra, mamy... To już mamy... Ile tych kawałków już jest? 3, tak? Widzicie? Cała mapka. Tu jeszcze... A jeszcze tutaj nas nie było. Czyli... Dobra, już wiem. Tu. I... a nie, źle poszedłem. Chciałem iść do góry. Mhm. Tutaj jest ta czarownica. A, to jest zabity? Tak, zabity. Tu nas jeszcze nie było, o, z tej strony. Tak? To by się zgadzało? Tak. No. A co tutaj jest? Tutaj pewnie jakiś... No właśnie, tak myślałem. Dobra, ale to chodź sobie wykończymy. Dobrze jest właśnie naładować ten miecz. Nic tutaj nie ma. Widać chociaż jakieś życie. Bo jak zauważyliście, tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, to co zebraliśmy z poprzedniego odcinka, wszystko nam zabrali. W sensie zaczynamy od początku. Nie ma. Nie ma to tamto. Oj, pogubiłem się. Czarownica, czy ty chcesz takie drewienko? This wood is wet. It won't burn. Jezus, jak ona to powiedziała. Umieram. A to? Nosz. Może to? This isn't enough. I need more. Quickly. Ja pierdzę. This wood is wet. It won't burn. That's enough. I can make the potion now. No i mamy to? Daj mi. Here. Have this. Dziękuję. Dobra. Czarownica dała i teraz musimy się, słuchajcie, wrócić do tego... do tego dziadka tam. To na wprost chyba musimy iść jeszcze, nie? Nie dali w ogóle życia. Dziwne. To nie był tu? Tak, tutaj. Dobra. Dziadek, masz tutaj. Masz i się wylecz. Thank you so much. You've saved my life. If you want to go to Fabia, you'll have to go through the crypts. I know the Undertaker down there. He's a bit of a misery, but he can be trusted, which is more than you can say for most people around here. Here, take this lucky charm. I'm sure it'll come in handy. No dobrze. Dostaliśmy coś. Lucky charm. Co to jest? To jest jakiś klucz, tak? W każdym razie były jedne drzwi, które były zamknięte. Nie wiem, czy to... Czy to tak zadziała? Czy jako klucz, czy jako bardziej gdzieś muszę to użyć? No ale nie widziałem nic po drodze. Na razie tylko same takie pomieszczenia puste. Nic więcej nie było. To było... Jeszcze prosto? Tak, jeszcze prosto. No dobra, to jeszcze prosto. I tu była ta czarownica i to tak jakby tu było, nie? Tak, i to. To było zamknięte, prawda? Spróbuję otworzyć tym, bo ale... Wątpię. Zobaczymy. A nie, dobra. Czyli to... To jako, służy jako klucz, nie? Okej. Okay. O, Jesus!
To nie było mowy tutaj żadnej o jakimś zatrzymywaniu, na litość. Dzień dobry. Mogę porozmawiać z tobą? Oh, it's terrible. My mallet's been stolen. I'll never be able to finish these coffins. Co to jest? To jest jakiś młotek? Nie, nie. Hammer to jest młotek. Coś potrzebuje, nie wiem co. Matko, tu ktoś leży. Gościu coś ewidentnie potrzebuje, żeby ukończyć te trumny. Wow. Wszystko w tych podziemiach jest, nawet kościół. Dobra, mamy jabłuszko, to jest dobrze. Jeszcze się tu rozejrzę, ale... No nie ma nic. Ktoś mnie tu zaatakuje. Aha, trupy. Dobra. Musicie tak drzeć tą mordę? Czy to można rozwalić? Można, ale tu nie ma nic. Jesus. Czy ty coś zostawiłeś? Nie. Dobra, czyli... Nowa forma przeciwnika. Jesus. No i tu nie ma nic. O Jezu, zombiaki jeszcze. Tutaj też nie ma. Gdzie tu pójść? Czekajcie, jak to wygląda na mapie? O jest. 50 tysięcy przejść. Aha. Dobra, nie ma problemu. Załatwiło sprawę. Jabłuszko widzę. Kurde, ale przejść. Co to jest za koleś? Czy to nie jest jakiś boss? Czekajcie. Wezmę może, zjem jabłuszko. Niam, niam, niam. Dobra. Spróbujemy zawalczyć. Jeśli to jest... Dobra, to był ala bosik. Jesus. Mamy jakiś klucz, ale nie wiem. Tam ktoś był. Aha, to już chyba. Musiało nas tu nie być, no właśnie, bo jak słyszę, że się drze, no to... To znaczy, że tutaj nas jeszcze nie było. Tutaj też nas nie było, ewidentnie. Nie ma nic. Nie ma nic. A, tu byliśmy. Zaraz spojrzę na mapę, spokojnie. Tu nas nie było. Nic
nie ma. Czyli mogą być potworki też. A, tutaj. A to mogę otworzyć tym, naszym kluczem nowym. Nie. Czyli to nie jest... To nie do tych drzwi. To jeszcze ktoś musi być. Skoro dwa razy drą mordę, to... Jeszcze ktoś. Dobra. O! Tą stronę. Aha, i tu jest to. Dobra, to już widzę, że krążymy. Walka jest po prostu przekozacka. Tu jesteśmy, tak? Czyli... tu nie było mnie. Może ten klucz? Idealnie. A! A to co to? To nie jest ten młotek? O, czekajcie. Sorry. Nie ma to jak... kichnięcie, dobre kichnięcie na serii. Tam nie mogę chyba przejść. Tak, nie mogę przejść. Dobra, czyli... A jeszcze tu mnie chyba nie było, tak? No bo... Tak, nie było mnie. O, nie było krzyku. No teraz. No, nareszcie! Nareszcie coś dali w tych kryptach. Dzięki, dzięki. A to mamy ten młoteczek. Dobra, to mamy ten młoteczek. To chyba o to chodziło, żeby... Tylko weź ty się teraz wróć, ludzie. Patrzcie. W sumie to... Jezu. W sumie to wszystko odwiedziłem, bo tak widzę, gdzie jest to zielone. Czyli tam... Tak? Tam byliśmy. No. Czyli ładnie mi poszło. Dobra, to zróbmy takie kółeczko dookoła. Dobrze idę? Dobrze idę. Wrócimy się teraz do tego... Do tego kolesia tam... Do tego grabarza, bo to chyba tak można go nazwać. Dobra, i teraz tu. O tak, przez ten kościół. Idealnie. Cześć. Mam dla ciebie młotek. Proszę ciebie bardzo. Czy co to jest? Nie wiem co to. Thanks. Finished my coffee now. If you want to get out of here, you ought to look for the crest of the eagle. It's the tomb of Stoheim. Now, the exit is at the far end of the crypt. But I've had to lock it to stop more of those zombies from getting in. No, no, no. Unlock it. But only for a couple of minutes, so you better be quick. Oh, and look out for that mad scientist and his goons. A, to widzieliśmy go. Tam był taki profesorek głupek i coś tam kombinował. O Jezu, źle. Nie to. Przepraszam. Gdzieś otworzył drzwi, ale które były zamknięte? Niech ja tylko spojrzę na tą przecudną mapę. No, no, no. Tutaj na górze to nie, ale... Dobra, już wiem. Czyli teraz tak naokoło idziemy znowu. Widzicie tam, gdzie są te kropki... te kropki zielone jeszcze. Czyli tu? Sprawdzę to. Tak, dobrze idę. Dobrze idę. Dobrze idę. Potem tu. O, Jesus. Tak, i teraz na wprost. To on otworzył, nie?
No. No padniesz czy nie? No takiego czegoś to jeszcze nie było. Nie? Bo to było z takim znakiem. Spoko, spoko. Idziemy dalej. A tu? O, zamknięte. A mam jakiś klucz? A mam ten klucz. No to użyjemy, nie? Spróbujemy, może to coś da. Rewelacja. Rewelacja. I to jesteśmy tu, tak? Aha. Aha. O, dobra, mamy nogę z kurczaka i jabłuszko. Może jabłuszko zjemy. Niam, 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 niam. Tu nie ma nic. Tu jest jakiś przycisk. You have switch power. A, czyli teraz tam, gdzie ten profesor jest, nie ma tej bariery. Tak, tak myślę. Jezu, kifus. Pytanie tylko teraz, jak się dostać do profesora? Aż nie wymyślaj, tutaj jest powinno być. O, o, dobra. Walka jest, tak? Ohydny potwór. Taki Frankenstein. No i co? Co mi teraz powiesz, profesorku? Ha? Jaki profesor? Spare me, please. I've got information that'll help you. Rumor is, the Fabians have got spies all over the Elysian sectors. Rumor is, the Fabians have got spies all over the Elysian sectors. Mogę to zabrać? Nie. Jakiś przedmiot. Coś o szpiegach. Ja to jak zwykle, mój English. Czy on mi coś dał? Nie. A jest tu jest jakieś jeszcze przejście? Aha, tu jest, dobra. No to idziemy, no co? No i udało się, słuchajcie. Level complete. The trappings. To po prostu pułapki, tak? Chyba tak, nie? Ale to jest już kolejny level. Nawet jakoś fajnie to poszło, przygodówkowo, tak? Także skończył się level, więc w następnym odcinku będzie kolejny, chyba że będzie tak długi, to go podzielimy na pół. Zobaczymy. W każdym razie ja wam za dzisiaj dziękuję. Beth, pokaż twarz. I do następnego. Trzymajcie się, cześć.